Proszę. Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy Kodeks Karny Skarbowy oraz ustawy Prawo Celne. Celem projektu ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku, który orzekł, że artykuł 70, paragraf 6, punkt 1 obowiązującej ustawy Ordynacja Podatkowa jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wywołał je dla konkretnego podatnika skutek prawny w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikający z części postępowania karnego lub skarbowego, o którym to podatnik nie został poinformowany najpóźniej z dniem upływu terminu przedawnienia. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa z dniem wydania postanowienia w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Bardzo często się zdarza, że podatnik nie dowiaduje się o toczącym się postępowaniu, gdyż do czasu przedstawienia mu zarzutów postępowanie toczy się w sprawie, a nie są stroną tego postępowania. Jednokrotnie podatnik w ogóle nie dowiaduje się, że było prowadzone wobec niego postępowanie w sprawie, które mogło trwać nawet kilka lat i zostało ostatecznie umorzone. Nie dowiaduje się też oficjalną drogą urzędową o tym, że postępowanie, pomimo że było w sprawie, a nie in personam, wpłynęło na wydłużenie okresu przedawnienia jego ewentualnych zobowiązań podatkowych. Dlatego też Trybunał Konstytucyjny ocenił, że taka konstrukcja prawna narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa i nałożył na uprawnione organy obowiązek poinformowania podatnika najpóźniej do ostatniego dnia upływu 5-letniego terminu przedawnienia o tym, że postępowanie karno-skarbowe toczy się lub się toczyło i przedawnienie nie nastąpi z uwagi na zawieszenie jego biegu lub okres 5-letni zostanie wydłużony o czas toczącego się w jego trakcie postępowania. Analogiczne zmiany jak w przypadku zobowiązań podatkowych Senat proponuje wprowadzić do ustawy Prawo celne. Zakres proponowanej regulacji wykracza poza wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jednakże dotyczy podobnej materii prawnej. W myśl proponowanych zmian organ celny, tak jak organy podatkowe, będzie zobowiązany poinformować dłużnika o zawieszeniu terminu biegu przedawnienia należności najpóźniej w ostatnim dniu terminu przedawnienia. Omawiany projekt ustawy celem szybkiego i właściwego przepływu informacji o wszczynanych i prowadzonych postępowaniach karno-skarbowych nakłada także na organy podatkowe inne niż, na organy państwowe inne niż podatkowe i celne, a wymienione w ustawie Kodeks Karny Skarbowy obowiązek poinformowania tych ostatnich o przebiegu i efektach swoich działań. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej ocenia proponowane zmiany jako właściwe, bardziej transparentne dla podatników i petentów urzędów celnych. Uznajemy też, że nałożone obowiązki na urzędy podatkowe i celne wpłyną skuteczniej na szybkość i efektywność prowadzonych postępowań. Dziękuję bardzo.